Paulina Klimek dla KSW Gala numer 65 nadal trwa, a ze mną autor nokautu na Mateuszu Legierskim. I dzięki temu kolejne 10 tysięcy zasila konto Cancer Fighters. Dziękujemy za ten cudowny czyn i gratuluję. To ja dziękuję i cieszę się, że mogłem dołożyć tą cegiełkę, bo naprawdę przed walką o tym myślałem, obstawiałem, że tak będzie. I cieszę się, że się udało. Także super. No dobrze, to przejdźmy teraz do walki. Między wami, przynajmniej w trailerze, były delikatne zgrzyty, ale czy to był tylko trailer? To znaczy, z mojej strony nie było żadnych zgrzytów. W tym trailerze może tak trochę wyszło rzeczywiście. Ja bardziej, moje zgrzyty były nie zgrzyty, tylko takie chciałem utrzeć nosa Mateuszowi, żeby to dobrze zabrzmiało. Jakby był taki mocno pewny siebie, że tam znokautuje, że to... Mówi się te wszystkie słowa, wiadomo, teraz ludzie dużo mówią, ale koniec końców wchodzi się do klatki i trzeba to zweryfikować i potem się z tym zderzyć, więc myślę, że na przyszłość gdzieś Mati, mam nadzieję, że trochę go ta walka zmieni na lepsze po prostu. Jasne. Myślę, że to było dla niego bardzo cenne doświadczenie i będzie mógł wyciągnąć wnioski na przyszłość, a jeżeli chodzi o ciebie, mam wrażenie, że mamy do czynienia z Romkiem 2.0. Romek tata to jest trochę inny zawodnik, lepszy zawodnik. Nie wiem, czy inny zawodnik, nie wiem, czy lepszy, na pewno inny człowiek. Tyle chyba. I tyle. Nie chcę tego rozwijać, bo się zaraz znowu popłaczesz, jest to moje dziecko, masakra. Jesteś bardzo emocjonalny, prawda? No tak, jestem. Nie wyciągaj tego ze mnie, bo tu zaraz znowu pójdzie lawina. Kurde, no mega czas, naprawdę najlepszy w moim życiu. Tak, masz rację, zmienia mnie to i gdzieś tam czuję, że jest to na plus. No, zarąbisty czas, życzę tego wszystkim. Kto nie przeżył, nie wie, więc nie wie o czym rozmawiamy. A kto przeżył, to wie, o czym mówię i na pewno jest równie szczęśliwy jak ja. Także co? Wszystkim tego życzę, żeby tak przeżywali narodziny swojego dziecka i jego życie, spędzali z nimi czas, z tymi najbliższymi wszystkimi, bo trzeba o nich dbać. Jakby jak już idziemy w tą stronę rodziny, to i nie tylko rodziny, tylko najbliższych, wszystkich, którzy są dla was naprawdę wsparciem, to dbajcie o nich, bo to jest najważniejsze. Cała reszta, wszystko co jest dalej, to w tych czasach tylko biznes. Dbajcie o najbliższych. Bardzo cenne rady. To wróćmy jeszcze tylko do twojej kariery zawodniczej. W tym roku dwa naprawdę udane występy. Jeden w Trójmieście i drugi na drugim końcu z kolei Polski, tutaj na dole w Gliwicach. Jakie plany na nowy 2020, już drugi rok? Już mówiłem to w poprzednich wywiadach. Chciałbym stoczyć w przyszłym roku 3 walki, czyli troszkę więcej niż w tym roku, z racji tego, że będzie więcej gal, więcej zawodników w federacji. Także chciałbym trochę podkręcić tempo. Jak to wyjdzie, zobaczymy. W sumie tyle. Jasne. W takim razie nie przedłużam, trzymamy kciuki, gratulujemy jeszcze raz. Jeżeli chcesz komuś podziękować, to myślę, że to jest ten moment. Już chyba wszystkim dziękowałem, nie ma co się powtarzać, także wszystkiego dobrego na święta, wesołych świąt, trzymajcie się. Dołączam się do życzeń. Dzięki, piąteczka. Dziękuję. Marian Jakovski is still the champ, a perfect fight here tonight, a credible opponent, the man. Maria! SW66 live only on Viaplay. Mm-hmm.